Dzień dobry. Kto tam? Ja jest z tej strony. Odnośnie pana zainteresowania odwołania. Przepraszam, kto? Dawid Gajewski z tej strony. Pozostawił pan swoje dane kontaktowe pod naszą reklamą, która dotyczy zarobku na rocznicę cenowej. A tak. Być może zostawiłem, no. Zorientuj pan, czy któryś z menedżerów już kontaktował się z panem? Nie, proszę pana, nikt się nie kontaktował jak na razie. Rozumiem, dobra. Panie Macieju, mam takie pytanie, czy zapoznał się pan z naszą reklamą podczas rejestracji? No w sumie to nie za bardzo. Coś tam widziałem tylko o zarobku, no to się zarejestrowałem, nie? To tyle. Rozumiem, czyli tutaj chodzi o zarobku na rocznicę cenowej, tak? Czyli oferujemy, tak ogólnie prowadzimy pana tak cały czas. Na początek zawsze robimy taki miesiąc próbny, miesiąc testowy, pod system handlu automatycznego, tak? Który samodzielnie wszystko dokonuje. Pan nic nie otwiera, pan nic nie kupuje, tak, tylko wyłącznie pan może sobie to wszystko obserwować, tak, jak ten system pracował, przestawić i tak, na jakich aktywach, ile zarobił. A, zaraz. Chwila. Nie rozumiem tu czegoś, skoro nic nie kupuje, no to na czym zarabiam? No właśnie, podłączamy system handlu automatycznego, który to wszystko samodzielnie dokonuje. A co to jest ten system automatyczny w ogóle? Jak to działa? Dlaczego ja miałbym temu zaufać? Czyli ten system dziennie mniej więcej dokonuje 50 transakcji. Tak. Czyli kupuje, tak, na krótki termin, czyli kupuje teraz, tak, no przynajmniej teraz kupuje i za jakieś 15 minut sprzedaje. I na tych wahaniach, na tej różnicy zarabia. Czyli po prostu nie kupuje jakiś jeden aktyw, nie czeka przez miesiąc czasu, żeby to poszło do przodu, tak? Bo to wie pan, jak to może być tak, że to pójdzie do przodu, albo to pozostanie na jednym miejscu. No i nie wiadomo, czy pan zarobi na tym, czy nie. Także tutaj system kupuje na krótki czas, tak? Na 15, na 20 minut, może nawet na pół godziny. No i to sprzedaje. Dziennie dokonuje mniej więcej 50 takich transakcji. I na tym pan sobie zarabia. Czyli ten system kupił, sprzedał, tak? Już potem przyszło. Jeżeli kupił jakiś aktyw, to stoi na jednym miejscu, tak, przez czas, przez nie wiem, przez 2 godziny, tak, no to też automatycznie zostaje sprzedany. Rozumie pan mniej więcej? Rozumiem, no. Dziwne to takie, ale... A co, bo dziwne? No, dziwne, panie. No, jakby ja się zarejestrowałem, prawda, chciałem zarabiać i tak dalej. Myślałem, że ja coś tam będę kupował, a tu się nagle okazuje, że ja mam się w 100% zdać na jakiś tam program, algorytm, którego nawet nie znam. No, czyli rozumiem, że pan chce od razu współpracować z doradcą finansowym, tak? Z analitykiem. No wie pan, ja nie znam tego programu, nie wiem jak to działa, nie wiem w ogóle jaką to ma skuteczność, jaka jest możliwość straty i tak dalej, no to wie pan. Jeżeli chodzi o stratach, czyli ten system, tak, przykładowo, jeżeli podłączy pracę finansową ten system handlu automatycznego, tak, to jest sztuczna intelekcja, czyli po prostu ustawia granice stratne, granice zyskowne. Jeżeli przykładowo aktyw był kupiony za 100, no to granica stratna pozostaje na tym samym poziomie, czyli na tej 100, tak. Jeżeli przez cały czas nic nie poszło do przodu, tak, i teraz system widzi, że być może to teraz pójdzie na spadek, no to automatycznie zostaje sprzedany ten aktyw, czyli pan po prostu pozostanie na zero, tak. Rozumiem mniej więcej. No mniej więcej rozumiem, no. Czyli na tym polega, tak? I teraz granica stratna, granica zyskowa, tak? Na przykład był kupiony za 100, no i mamy granicę zyskowną, czyli ustawimy to na 200, tak? I jeżeli to dochodzi do tego poziomu, to czyli też zostaje sprzedany aktyw, tak? Ale już z zyskiem, czyli poszedł do przodu, pan nad tym zarobił, tak? Czyli to pracuje w ten sposób. Bo wie pan, jeżeli pan to samodzielnie kupuje, tak, kupi teraz pan to samodzielnie, no i czeka pan, jak to pójdzie do przodu, tak, no i widzi pan akurat, że teraz poszło to do przodu, czeka pan jeszcze i akurat nagle to już teraz spada, no i nic, pan już straci na tym. Czyli system nie ma takiego coś, po prostu jeżeli ma ustawioną granicę, no to widzi, jeżeli już jest na tym poziomie, to zostaje od razu sprzedane, tak, i ma pan ten zysk. To jest takie krótkie terminowe transakcje, czyli tak, kupił teraz, no i za pół godziny sprzedał. Wiadomo, że dziennie może być tak, bo to też wszystko zależy od sytuacji na rynku, tak. Może być tak, że teraz przez cały dzień zarobimy 100, może nawet więcej, tak, może nawet 400, jutro może zarobimy 50 zł, ale i tak już pan jest do przodu. Spoko. Jak mi pan powie, proszę pana tego, tak w skali miesiąca powiedzmy, ile to się da zarobić na takim programie, z pomocą tego programu.
Rozumiem. Przez cały miesiąc, tak, jeżeli podłączamy ten system, tylko i wyłącznie pan zaczyna z minimalnej kwoty, tak, to właśnie jest dlatego, żebyś pan to przetestował, zobaczył pan, jak to wygląda, bo może ma pan cały czas podgląd do tego, ten system zawsze zapisuje taką historię transakcji, tak. Może pan sobie to obserwować cały czas, zobaczy pan, na czym lepiej zarabiać ten system, tak, na jakich aktywach lepiej jednak zarabiać, tak, jeżeli panu podoba się zarabiać na papierach wartościowych, tak, no to dalej może pan z analitykiem, czyli ten system przełączyć tylko i wyłącznie na papiery wartościowe, tak. Jeżeli na kryptowalutach, no to można też na kryptowalutach. Po tym miesiącu, tak, może pan sobie już, nie wiem, zrezygnować, jeżeli panu coś nie odpowiada, ale jeżeli wszystko pasuje, to może pan podpisać umowę na dłuższy okres czasu. Czyli jeszcze na miesiąc, albo na dwa, a może nawet już tam na pół roku chce, tak? Tylko wyłącznie od pana to zależy. Przez cały miesiąc tej minimalnej kwoty, tak? Ten system zarobi w granicach takich okolicach 1000-1700, tak? No i to tak konkretnie panu nie powiem, bo to wie pan, to od sytuacji na rynku wszystko zależy. Rozumiem. To od tej minimalnej kwoty, jaka to jest ta minimalna kwota? Minimalna kwota to jest 1200 zł. 1200 zł. To jest minimalna kwota, tak, bo ta minimalna początkowa. Dlaczego jest 1200, teraz panu wytłumaczę, bo ten system, jak panu mówiłem, on nie kupuje jakiś jeden aktyw, tak, on od razu kupuje mniej więcej 50 aktywów, tak. Cały czas kupuje, sprzedaje. No i żeby po prostu była taka możliwość, żeby po prostu kupował tyle aktywów, to on musi dysponować tą minimalną kwotą, czyli to 1200 zł. Ten zysk, który pan zarobił przez cały dzień, może pan nawet sobie wypłacić to jutro, pojutrze, czyli jak panu pasuje, tak, jeżeli pan potrzebuje to na teraz, no to przelewem z konta handlowego na konto bankowe, pan sobie dokonuje tą wypłatę, tak, z tym nie ma żadnego problemu. Ale jeżeli ten zysk, który pan zrobił, pan nadal pozostawia na koncie handlowym, no to już ta kwota jest powiększona, tak, i ten system już ma taką możliwość kupić troszeczkę więcej, tak. Także więc jeżeli ma pan tą minimalną początkową kwotę, tak, no to przez miesiąc 1700, tak, w takich granicach. Jeżeli już dysponuje troszeczkę większą kwotą, tak, no to też da się troszeczkę więcej zarobić. Jakiego zarobku pan potrzebuje dla siebie, niech pan zorientuje jeszcze. No wie pan, no ciężko określić mnie, ale no jakiś grubszy pieniądz by mi się przydał. No, bo pytam dlatego, jeżeli pan jest osobą, czyli jeżeli pan nie pracuje, tak, jeżeli ma pan więcej czasu na to, no to może pan sobie, nie wiem, przez 2 tygodnie już od razu, nie wiem, zacząć współpracę z doradcą finansowym, tak. Doradca też ma swoją strategię zarobku, tak, da się zrobić troszeczkę mniejszą kwotę, tak, to też zależy od tego, nie wiem, jeżeli pan potrzebuje na coś, nie wiem, na jakiś kredyt jeszcze na coś, tak, no to to pasuje do pana indywidualną strategię zarobku, tak. Także więc da się zrobić troszeczkę więcej, ale też nie jestem w stanie powiedzieć, ile to, tak, bo no akurat jestem menedżerem konta handlowego, tak? Bardziej w tym orientuje się doradca. A jeżeli chodzi o system, no to da się 1700, czyli w takich granicach. To na 100%. Oho. No dobra, rozumiem. Powiem pan jeszcze, jak wyglądają kwestie podatkowe, proszę pana, jak to się z tego rozliczać? Czyli tak, jeżeli pan współpracuje z nami, prowadzimy pana cały czas, tak. Za ten system doradca pobiera tylko i wyłącznie od 6 do 12% prowizji, tak, ale to też zależy od tego, na jakich aktywach handluje ten system. Czyli u pana zawsze pozostaje ta kwota już po prowizjach, czyli ta, co ma pan sobie do dyspozycji, tak. No ale to... Na koniec roku pan jeszcze dostaje do rozliczenia z tego, tak, bo płacimy za to podatek, jeszcze przeprowadzimy pana, tak, współpracujemy. Pan sobie dostanie PIT do rozliczenia. Z tym też nie ma żadnego problemu. Dobra. Bo nawet jeżeli pan sobie wypłaca z konta handlowego, tak, na konto bankowe, to nie wiem, wyobraźmy, że teraz pan sobie zrobi tą 10-15 tysięcy, tak, pan to sobie wypłaci na konto bankowe, no i później ktoś do pana przyjdzie, zapyta się u pana, skąd ma pan te pieniądze, tak. Jak to wygląda? Skąd mam te pieniądze? Proszę pana, kolokwialnie mówiąc, no co komu do tego, nie? No zarobiłem, to mam, no. No powiem panu, czasami jest tak, także. Wiem, no skarbówka się może dopierdolić, no. Rozumiem to. Także więc, żeby nie było żadnego problemu, tak, cały czas prowadzimy pana, czyli pan po prostu otrzymuje wsparcie z naszej strony, tak, więc nie ma w tym żadnego problemu. Bo tak rozumiem, że to dopiero początek takiego pana całkiem, tak? Nie, no wie pan, ja tam się nie znam na tych inwestycjach w ogóle, ogólnie jakby nie miałem z tym styczności, no
No, to pytam także tak, właśnie na początek. można powiedzieć, bo kiedyś tam miałem portfel bitcoinowy, ale tu już panie, to już kupę lat do tyłu. To Aha. jeszcze tam okolice 2010, 2011 roku, wie pan, O, to dopiero też jakoś pomogło. kilka lat po tym, jak się pojawił bitcoin. No, ale już tyle czasu zaszło. No. Także więc to właśnie robimy tak, jak mówi pan, tak, że robimy ten miesiąc, to właśnie dlatego, żeby jak najbardziej pana zorientować, tak, żeby jak najbardziej zorientować klienta, o co to chodzi, jak na tym można zarobić, tak, no jak to wygląda. Wiadomo, że tutaj żadnych milionów nie ma, tak, mówimy o takich rzeczach, no, o takich minimalnych, tak. Zorientuj pan, czy ma pan teraz adres do, czy ma pan teraz dostęp do adresy mailowej? No teraz, proszę pana, tak nie za bardzo, bo wie pan, ja jestem jeszcze w pracy teraz. Aha, pan jeszcze pracuje, tak? Tak, ja jeszcze pracuję. No jakieś pół godzinki tam, no. Powiedzmy Aha, i kończę. Rozumiem. No przecież ja bym panu po prostu chciał pokazać, jak wygląda konto handlowe, tak? Jak pan może sobie wypłacać ten zysk, no i czyli pokazać panu, gdzie podłączamy ten system handlu, tak? Jak to wszystko wygląda. No, wie pan, no teraz no to nie za bardzo, bo ja wiem, jak to się po prostu kończy rozmowa z różnymi telemarketerami i tak dalej, bo do mnie dzwonią co rusz jakieś kurwy od fotowoltaiki, czy tam pomp ciepła, czy tam innego szajsu. No to powiem panu tak, już rozmawiamy 11 minut. Jak mi pan zacznie to tłumaczyć, to pewnie się zrobi 30, a tak jak mówiłem, to jestem w pracy. Już panu wszystko wytłumaczyłem, tak? Tylko wyłącznie ja bym panu chętnie przedstawił wam konto handlowe, tak? Żeby pana jeszcze zorientować w tym. Tam w sumie nic nie ma, to jest taka aplikacja podobnego do konta bankowego. Także więc mógłby pan sobie to zobaczyć, tak jak to wygląda. No dobrze, no właśnie dlatego panu mówię, że jak najbardziej niech mnie pan zorientuje, tylko nie teraz, bo jestem w pracy. Nie mam czasu teraz za bardzo. Będę miał czas po pracy, proszę pana, za jakieś pół godziny. Tak, na spokojnie. Okej, super. Dobra, to sobie tutaj zaznaczam w takim razie, tak. I skontaktujemy się. Za ile pan mówi tak konkretnie, żeby po prostu dzwoniło do pana po godzinki, tak? No tak, wie pan, tak 15:40, gdzieś te okolice. W takich okolicach. Już sekundkę zobaczę, czy... Tak, może na sumie. Okej, dobra. Ja sobie tutaj już zaznaczam. I od razu, czyli o 15:40 do pana dzwonię. Dobra, fajnie. Super, dobra, to w takim razie do usłyszenia. No to dziękuję, czekam do usłyszenia. No, halo, panie Macieju, o, dzwonię do pana. Dzień dobry. Rozumiem, że pan akurat do domu już wraca, tak? No tak. Rozumiem, pozorituj pan, kiedy już pan może tak sobie na spokojnie do rozmowy. No tak, no mogę. Kiedy? No teraz. Aha, teraz? Dobra. Tak. Bo rozumiem, że pan nie za kierownicą jest. No tak. Rozumiem, bo chciałbym panu pokazać konto handlowe, tak? Jak to wygląda to wszystko. I przedstawić panu, jak może zorientować pana, jak może pan sobie to wypłacić, to ten zysk zarobiony. No i tą resztę. Aha. No spoko, możemy teraz pewnie. Dobra, to może pan sobie teraz otworzyć pocztę, już panu wysłałem wiadomość od siebie, tak? Już momencik. Jedź się, kurwa no. To już korki duże? Nie, jakieś normalnie. Nie do pomyślenia. No 2 lata będzie kurwa skręcony. Nie pan. Jedź! Nie mam czasu, kurwa, teraz na twoje manewry. O, jak pan po prostu czasami to przerzuca do spawu jeszcze, tak? Bo to wiadomość zawiera link do konta handlowego, także to jest normalnie. Dobra, już. Niech pan zobaczy, może to do spamu poszło. O, dobra, jest. O. Logowanie, dobra. Tak, czyli ten pierwszy link to jest link do konta, także więc może pan sobie kliknąć na niego.
Dobra, kliknąłem. O, czyli co otworzyło się przed panem? Jakieś tam okienko do logowania. Aha, to czyli w pierwszym polu pan musi wpisać adres e-mailową, na którą pan teraz dostał wiadomość. Mhm. I hasło, takie hasło tymczasowe, próbne, od 1 do 8. Mhm, no dobra, jest. O, i otworzy się konto handlowe od razu u pana, tak? No tak, no na to wygląda. No, co pan widzi teraz przed sobą, niech pan zorientuje. No platformę, no proszę pana, no co nam widzi. No panie, ja rozumiem. Coś takiego jak całkowite saldo pan ma teraz przed sobą? Tak, całkowite saldo, całkowity PNL. No, co to kurwa jest PNL? PNL. Teraz panu wszystko wytłumaczę. Czyli takie zyskowane pozycje, tak, total deposit. Tak, tak. Okej, jeżeli chodzi o całkowite saldo. Tutaj zawsze u pana pokazuje, jaką kwotą pan dysponuje na koncie handlowym. Jeżeli to jest kwota minimalna, tak, te 1200 zł, to tutaj ma pan to od razu zaznaczone. Całkowity PNL, tutaj zawsze panu pokazuje, ile ten system zarobił przez cały dzień, tak. Jeżeli ten system zarobił też $250, tak, albo euro, no to ma pan tutaj też to zaznaczone, tak, przykładowo. Zyskowne pozycje. System dziennie mniej więcej dokonuje 50 transakcji, tak? No i mamy także 35 udanych, czyli na tych transakcjach system zarobił, to poszło do przodu, tak? To ma pan to zaznaczone po lewej stronie. No i 15 ma zaznaczone po prawej stronie, to co pozostało na jednym miejscu, tak? Nic nie poszło do przodu i po prostu było to sprzedane. Aha. Jeszcze ma pan taki wskaźnik sukcesu, widzi pan coś takiego? No jest, jest, no coś. O, czyli tutaj też zawsze pokazuję panu, tak, tutaj zamknięcie zyskiem, tak, tak więc może sobie też klikać, sobie tutaj pan zobaczy na takim tym wskaźniku, tak, jak to wszystko wygląda. I jeszcze taka lista trading results, czyli to jest taka historia tych transakcji, tak, to co system dokonywał przez cały dzień, no to może pan sobie tutaj zobaczyć, tak, na jakich aktywach zarobił więcej, na jakich aktywach zarobił mniej. Czyli wszystko jest tutaj zapisane, zaznaczone. Z tym chyba nie ma żadnego problemu. O, rozumiem, że pan przez telefon klika, tak, teraz? Tak, tak, przez telefon. O, ma pan takie trzy kreski w lewym górnym rogu? No, no jest, jest coś. O, może pan tam kliknąć? Mhm. O, coś zmienił rybki u pana, czy nie? No, jak pan myśli? Chyba tak, jeżeli pan kliknął. No, po to są te kreski, żeby coś robiły, no. No tak. Jeżeli pan tam kliknie, tak, to otworzy się takie drugie okienko, czyli ma pan na początku imię i nazwisko, tak, adres e-mailowy, taki jeszcze numerek pan ma, taki duży, to jest pana numerek, czyli tak, numerek klienta, tylko wyłącznie pan posiada ten numerek, żadna inna osoba nie posiada tego numerku. Troszeczkę niżej ma pan taki zielony przycisk, czyli dokonaj wpłatę, tak, i jeszcze niżej ma pan pulpit. Tak, aktualizacja tak, danych osobowych, ma pan wypłatę środków. O, może pan sobie kliknąć na tą wypłatę. Mhm. I, czyli tak, teraz ma pan czasowo taki wniosek, tak, o nową wypłacie. I teraz tutaj, nie wiem, jeżeli pan sobie chce wypłacić jakąś kwotę, tam 400-500 zł, tak, no to tutaj sobie pan zaznacza w tym pierwszym polu, tak, tutaj gdzie jest ta kwota, pan sobie zaznacza tyle, ile chciałby pan sobie wypłacić, tak. Dalej pan ma szczególne wypłatę, czyli prawdopodobnie, że teraz u pana jest ustawiony na Bitcoin, ale może pan na niego kliknąć i zmienić to na kartę. No tak, jest opcja na kartę. Udało się, tak? O. I teraz to wygląda jako zwykły przelew, tak, między kontami, czyli z konta handlowego na konto bankowe, tak, dalej pan wypełnia, numerek tam wpisuje, tak, nazwa posiadacza, i klika pan sobie na wypłać. I tak troszeczkę niżej, też pan ma taką historię cały czas, tutaj jest, to wszystko pozostaje, także więc ma pan to taki podgląd do tego. O, może pan znowu wrócić tak na te trzy kreseczki. Mhm. Chyba z tą wypłatą nie ma żadnego problemu, tak? Panie no, nie ma. O, czyli i dalej mamy taką wypłatę, weryfikację tożsamości, zarządzaj kontami, czat na żywo, lokaty i jeszcze mamy takie coś jak ustawienie platformy. Uh-huh. Może pan sobie kliknąć na te ustawienie. No. Teraz tutaj mamy aktualizację hasła, tak? Na początku było opisane takie hasło techniczne,
czyli od 1 do 8, tak? Tak, teraz tak. Zmienimy, czyli pan wpisze już swoje prywatne. W pierwszym polu pan wpisuje te hasło techniczne, a już niżej pan wpisuje swoje prywatne. I jeszcze później pan raz to potwierdza. No dobra. Kliknął pan sobie na zmianę, tak? Wyskoczył wskaźnik sukcesu, czy po prostu wszystko znikło? Zmienione hasło i tyle. Zmienione. O, to tak, czyli tak. Jeżeli pan już od nowa pan loguje się do konta handlowego, to tylko i wyłącznie pan wpisuje już swoje prywatne hasło. No. O, także więc tutaj też żadnego problemu nie ma. I jeszcze ma pan coś takiego jak czat na żywo, to jeżeli pan jeszcze raz wróci na te 3 kreseczki. Aha. O, teraz panu też tutaj coś napiszę, tak, od siebie, żeby coś tam było, o. Takiego piusika panu podam, o. Dostał pan czy nie? No, coś dostałem, tak. O, czyli tutaj jeżeli ma pan jakieś pytanie odnośnie konta, tak, może coś jest jasne dla pana, tak, żeby panu pomóc, to może pan pisać tutaj do mnie. W sumie jestem cały czas przy komputerze, tak, na 5 minut zawsze odpiszę do pana. Także więc z tym nie ma żadnego problemu. Spoko. O. Czyli tak mniej więcej, czy ma pan pytańka odnośnie konta handlowego? No w sumie nie, a co z tą zweryfikacją tożsamości, jak to się odbywa? Z weryfikacją tożsamości, czyli kiedyś był wymagany dowód osobisty, ale teraz nie jest wymagany, tak, tylko wyłącznie jeżeli ma pan prawo jazdy, to może pan dodać prawo jazdy i to jest okej, tak. To jest właśnie dlatego, jeżeli, nie wiem, przez przypadek pan nie pamięta hasła, jeszcze coś tak, jakiś problem z kontem, albo jakaś inna osoba chce włamać się tak do pana na konto handlowe, no i pisze do supportu, tak, to zawsze jest wymagany, czyli musi pan zweryfikować, że to jest naprawdę pan, a nie jakaś inna osoba, teraz chce po prostu łamać się do pana. To tylko i wyłącznie prawo jazdy wystarczy, tak, do tego. A, to pewnie tu przez tą zakładkę się robi, tak? Weryfikacja tożsamości, tu widzę. Tak, przez tą weryfikację tożsamości pan sobie może kliknąć, bo tutaj, jeżeli pan sobie kliknie, tak, na tą weryfikację, to tutaj mamy na początku wyszki przód dowodu, tak? Czyli tutaj to nie jest wymagane i może pan tutaj po prostu dodać przód prawo jazdy, tak, przód i tył. Z pierwszej i z drugiej strony. No tak, coś tu widzę, jakieś opcje przód dowodu, dokument potwierdzający o zamieszkaniu. Tak, przód dowodu, tutaj wyszli przód karty kredytowej. Zaraz, co? Przód karty kredytowej, tył karty kredytowej? Wy jesteście poważni? Kiedyś to było nawet... Kiedyś to było wymagane, także więc nie wiem. Kiedyś to było wymagane? No tak. Pana, wy jesteście niepoważni. Dlaczego? Przód karty kredytowej i tył karty kredytowej ze wszystkimi danymi? Wie pan, jak to się może kurwa skończyć? Ale wie pan, to kiedyś to było wymagane, nawet nie wiem dlaczego. Kiedyś teraz to było wiem, wymagane? To co to za firma, no, która kiedyś, wymagała takiego czegoś? No proszę pana, to jest zezwolenie, kurwa, na obrabowanie. Dosłownie. No, wie pan, teraz tutaj od pana nie wymaga nic, żeby pan coś tutaj dodawał. No teraz nie wymaga, ale wcześniej pan mówił, że było wymagane. Ale no to... kiedyś tak, to pan, to już było kiedyś, to platforma już nie była zmieniana, tak, czyli to pozostało na tym miejscu, tak. Ale to nie jest, że pan musi tylko wyłącznie to dodawać teraz, także więc z tym chyba nie ma żadnego problemu. No nie ma żadnego problemu, oczywiście, proszę pana, że nie... Kurwa, musi się teraz tą bramą tu... Nie, bo oczywiście, że nie ma żadnego problemu, proszę pana, no ale... Jeśli kiedyś to było wymagane, no to... Rozumiem, powiem panu, że ja bym też by chyba nie dodałem tą kartę tutaj, ale ze swojej strony, no, tak, też bym miałem takie pytańko, także więc to jest normalnie. Nie, no w ogóle kto wpadł na taki pojebany pomysł, nie, w tej waszej firmie, no kurwa, przecież to jest na przyzwolenie, na kradzież po prostu. Takie coś. No, wie pan, kiedyś coś było takie, także więc, ale najważniejsze, że teraz nie ma. To jest platforma międzynarodowa, wie pan. Także więc nie wiem, czasami się zmienia, czasami nie.
Oni czasami zmieniają tą platformę, tak, czyli robią troszeczkę lepszą. Także więc tak mi wydaje, że to teraz zniknie jeszcze też, czyli tylko zostanie, że te prawo jazdy dodać tak, tempo zmieniają. No widać, proszę pana, że tak średnio im idzie to zmienianie, skoro to dalej wisi. No to dalej wisi, tak, ale czyli nie jest wymagane tak, tylko wolności prawo jazdy i to koniec na tym. Ale nawet jeżeli to wisi, to, czyli to panu nie przeszkadza, tak, jeżeli to się znajduje, to pan na 100% nie doda kartę tutaj, także wiem. Halo, halo, panie Macieju. Jestem, no słucham pana. No, także więc to chyba nie robi żadnego problemu tutaj. Może pan jeszcze dodać selfie, jeżeli pan chce, tutaj też. Widzi pan? Czyli to ma tak, 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 widzę. Także tutaj, żeby przy dowodu, to pan tylko dodaje prawo jazdy i nic więcej. Przykład przy dowodu dodać prawo jazdy. Brzmi logicznie. Jeszcze ma pan coś takiego jak zarządzaj kontami. Czyli to akurat pod weryfikacją. No tak, no i... No, może pan sobie... No, to jeżeli pan posiada na przykład dwa konta, tak? Jedne konto pan posiada w dolarach, a drugie konto pan posiada w euro, to może pan sobie też normalnie przelewać między kontami handlowymi, tak? Czyli z jednego konta na drugie konto też. Bo niektórzy też mają, że oni mają dwa konta, nawet więcej, to oni tutaj mogą sobie przelewać, tak, że nie ma żadnego problemu, tak? Okej. O, jeżeli chodzi o ten system, gdzie trasa podłącza, czy ma pan coś takiego, jak rozpocznij handel? Rozpocznij handel, pan to mówi? Chyba, nie pamiętam przez telefon, jak to wygląda dokładnie tak. Niech pan zobaczy może w prawym górnym rogu. Prawy górny róg, tak? Tak. Już moment. Ma pan coś takiego, tak? Coś się dzieje. Co mi się tu porobiło? No jest, rozpocznij handel, no. No, jest. Kliknął sobie pan już tam, czy nie jeszcze? No tak. No, tu jakieś wykresy o, są jakieś tam. Tutaj otwiera się taki rynek, tak, ma pan od razu te wykresy przed sobą, tak, czyli otwiera się rynek. Różne aktywa, na których można handlować, tak? To czyli po aktywacji doradca podłącza tutaj tego systemu handlu automatycznego, tak? No i ustawia te aktywy, na których on sobie handluje, kupuje, sprzedaje. Czyli też tutaj może pan sobie podglądać, nie wiem, chyba codziennie, tak? Ale najważniejsze, żebyś pan tutaj nic nie klikał, tak? Bo jeżeli jest podłączony system, to system dokonuje już wszystko samodzielnie. Spoko. Więc tak tutaj to wygląda. No, z tym już pana nie zorientuje, tak? Aż tak... Bardziej tak, to doradca finansowy tutaj orientuje się najlepiej. Także więc tutaj panu wytłumaczę, jak to wygląda. O, także więc z tym chyba żadnego problemu nie ma tutaj. Żeby wrócić, tak, może pan sobie kliknąć na taki obrazek w prawym górnym rogu. I to chyba pan wróci od razu na ten no tak, kurki, tak, do tego, do tych opcji tutaj, tego salda i tak dalej. Tak. Panie Macieju, mam takie pytanko. Rozumiem, że możemy aktywować konto, tak, i je pana przekazuje dalej do doradca finansowego. No tak, oczywiście, nie ma problemu, nie ma. Już sekundkę, teraz napiszę do Krzyńkowego, oni podają link. Czy korzystał pan z takiego serwisu jako Przelewy 24? Tak. Już sekundka, teraz piszę do nich, oni od razu podają link. O, może pan sobie otworzyć ten czat na żywo i teraz panu na czata to podam. O, już panu to podałem. Czy coś dostał pan już ode mnie, czy nie? Admiria, no, coś jest. O, ten link, tak. Może pan kliknąć na niego i otworzy się taka strona, czyli serwisu płatniczego.
Udało się zmienić język? Na coś się nie chce zmienić. Nie wiem czemu. Aha. To musimy to troszeczkę zaczekać, bo z tego serwisu korzysta dużo osób i to czasami tak zamula. Może być tak troszeczkę powoli, ale to pójdzie. Okej. Okay. Co teraz ma pan przed sobą? Telefon, proszę pana. Bardzo dobrze, tak, telefon mamy. W telefonie co pan ma? No, ekran. Czyli szczegóły dotyczące rozwój, tak? Tak, tak, tak. Super. Okej, okay. Czyli widzi pan tak. W pierwszym polu pan musi wpisać imię, tak? Mhm. Ale najważniejsze, żeby pan wpisywał bez polskich znaczków, bo to czasami to nie przechodzi, czyli wyskakuje jakiś błąd i to wraca na sporo ten. Mhm. Tak, w pierwszym polu pan wpisał. Dalej nazwisko, tak. Troszeczkę niżej pan wpisuje ulicę, na której pan mieszka, tak? Tak, tak, tak. A drugi adres nie jest wymagany, czyli po prostu może pan tam nic nie wpisywać, tak? Od razu pan zlecie troszeczkę niżej. Uh-huh. O, czyli to miasto, tak? Pan wpisuje od razu? Tak, tak, proszę pana, no umie czytać jeszcze, no. Ale chcę panu pomóc, tylko wyłącznie. Tylko wyłącznie chcę panu pomóc, tym powiedzieć. No i adresę mailową pan sobie tutaj zaznaczy, bo zawsze pan dostaje pokwitowanie od tego serwisu, tak? Oni zawsze informują, czy transakcja jest udana, czy nieudana, tak? Zawsze pan to dostaje. Mhm. No dobra, no chyba poszło. Zobaczy pan jeszcze na tym, na pocztę, bo oni od razu to tak, oni tam zaznaczają status transakcji, tak? Mhm. To wskoczy. Teraz jeszcze, czyli wszystko prawidłowo, tak, to poszło to do 5 minut, kwota zostanie zaliczona, tak, na konto handlowe. Mhm. Akurat w tym czasie pan może dodać prawo jazdy, tak, żeby to już było od razu wszystko przygotowane i ja pana przekazuję do doradcy finansowego. Spoko. Jeżeli pan, nie wiem, jeżeli może w tym jakiś problem, tak, może pan po prostu dodać na tego czata, tam mamy taki spinacz, tak, to może pan po prostu zdjęcie dodać. Mhm. Nie ma żadnej informacji od nich, tak, od serwisu jeszcze. Nie, jeszcze nic nie ma. A wie pan, tak mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz. Tak, tak. Ale mogę być z panem szczery, tak do bólu, bez cenzury, tak maksymalnie? Tak, tak. Nie będzie miał pan nic przeciwko? No jasne, że nie. No dobrze. Więc wie pan, była taka sytuacja ostatnio. Tak. Właśnie a propos tej platformy, tej pierwszej, co mi tam pan pokazał. Ktoś ostatnio też do mnie dzwonił. I właśnie. Czy ktoś to. Tak, tak, tak. Ktoś ostatnio też do mnie dzwonił. Tylko proszę pana, podawał się za inną firmę. I teraz jest pytanie. I teraz jest pytanie takie bardzo ważne. Co tu się kurwa dzieje? Czy tamten ktoś mnie robił w chuja, czy teraz pan mnie robi w chuja? Z jakiej firmy to do pana dzwonił? Niech pan zorientuje, bo tak naprawdę nic nie wiem, bo teraz od pana dostałem zlecenko, no nie wiem, chyba kiedy do pana dzwoniłem po raz pierwszy, chyba z godzinę temu. Tak, tak, tak. Z godzinę temu pan do mnie dzwonił po raz pierwszy, a ten poprzedni... Nie pamiętam z jakiej firmy, ale też obiecywał jakieś, proszę pana, jakieś inwestycje. W kryptowaluty no, i tak dalej. Także coś mi się tu nie zgadza, proszę pana, i to mocno. Ale w czym jest problem, bo nie rozumiem akurat, że to pana ktoś dzwonił, tak? To bo normalnie pan zarejestrował tak, się pod reklamą. Przedstawiał krok po kroku wszystko to samo, co pan, proszę pana, tylko podawał się za pracownika jakiejś innej firmy. I teraz nie wiem, kto robi wał. Czy pan, czy może ten pan poprzedni? Rozumiem, o co chodzi, bo teraz pana zorientuję, bo pan
Czyli pan zgłosił się pod reklamą, tak, która tak, oferuje tak. System handlu na rynku finansowym, tak? Tak. Czyli tą sztuczną inteligencję. To jest tak, że ta reklama, czyli to dotyczy nie tylko tej firmy, tak, która jest zapisana na reklamie. Czyli przykładowo, każda firma posiada jakąś ilość, tak, tego systemu handlu automatycznego na miesiąc. No przykładowo. Niektóre firmy mają 70 tak, miejsc, niektórzy mają 100, niektórzy może nawet mają mniej. Jeżeli jakieś firmy po prostu skończy się te miejsce, tak, no oni już nie mają takiej możliwości, żeby, nie wiem, no w tym miesiącu rozpocząć z panem współpracę, tak, no to pana dane zostają przekierowane do drugiej firmy. Czyli do tej firmy, czyli... która po prostu ma jeszcze te wolne miejsce, tak? Czy ja dobrze rozumiem, rejestruję się pod jedną reklamą, tak naprawdę z tej jednej reklamy korzysta kilka różnych firm i moje dane sobie latają tak po całej sieci, się rozbijają jak kurwa po burdelu. No, czyli jeżeli, nie wiem, czy po całej sieci, tak, to co wiem na 100%, jeżeli, no przykładowo tutaj u nas pan rezygnuje, no przykładowo tak, i pan mówi, że nie jestem zainteresowany, czyli pan zostaje od razu wykasowany, czyli już z panem nie podejmujemy żadnej współpracy, tak, bo pan już powiedział, że to akurat nie pana temat jest nieaktualny i pan z tego rezygnuje, no to po prostu nie ma sensu marnować swój czas, tak, dzwonić do pana, pyta się o coś, bo pan już tak powiedział, że dla pana ten temat nie jest aktualny. Czyli tak to wygląda. No dobrze, bo wie pan co, to ja nie ukrywam, że mi się to nie podoba bardzo i coś mi tu grubo śmierdzi, proszę pana, oszustwem. W tej chwili. Oszustwem panu śmierdzi tutaj. Tak. A gdzie dokładnie panu śmierdzi oszustwem? Właśnie tak jak panu mówiłem, jak wcześniej to widziałem, proszę pana, że w tej karcie weryfikacji, że tam była opcja na kartę kredytową, żeby zrobić zdjęcie przodu tyłu wysłać. Proszę pana, to nie jest wymagane nawet być mówić pod planą. Dobrze, to nie jest wymagane, okej, rozumiem, ale która szanująca się firma, proszę pana, pozwala na coś takiego? To po pierwsze. Po drugie, ta sytuacja z tymi reklamami. Jeśli ja się rejestruję pod daną reklamą, chcę się zarejestrować pod ofertę danej firmy, a nie tak, że z jednej reklamy korzysta tam X firm, i moje dane sobie fruwają jak latawiec na wietrze po całym internecie. No, proszę pana, to nie jest normalne. No, powiem panu tak, że to nie jest normalnie, ale jak panu mówiłem, tak, że jeżeli tutaj akurat z naszej strony już nie mamy takiej możliwości, czyli albo po prostu pan rezygnuje z tego, tak, albo my nie mamy takiej możliwości panu podłączyć już nasz system, no to już nie podejmujemy żadnej współpracy, tak. No i już nie dzwonimy do pana. Tak więc tutaj mamy to zaznaczone, że dla pana temat nie jest aktualny i to jest koniec, tak, no po prostu to nie ma sensu, tak, nie marnujemy swój czas, bo niestety mamy też dużo zleceń, tak, odnośnie tego systemu, także więc musimy opracować też. Dobrze, proszę pana, to naprawcie ten system raz za porządnie. Jeśli jesteście uczciwi, to zróbcie coś z tym. A po drugie, tak jak powiedziałem, nie podoba mi się to bardzo. Ta cała zaistniała sytuacja. Ja już, no nie będę owijał bawełnę. Mam mocne podejrzenia właśnie, że biorę udział w czymś nie do końca legalnym teraz. Ja także dziękuję za przestanę kontaktu. Rozumiem. Rozumiem, że pan nie dokonywał żadnej aktywacji konta. Tak, panie Maciej? Tak, nie dokonywałem aktywacji konta, oczywiście. Rozumiem, dobra. To tylko pan sobie z ciekawości to wszystko ogląda, tak? Nie z ciekawości, proszę pana, nie z ciekawości. To nie chodzi o ciekawość. Rozumiem, no dziwna sprawa, ale więc szanuję pana wybór, także nie ma żadnego problemu, tak? Sobie tutaj zaznaczę, że temat nie jest aktualny dla pana, no i koniec tematu. Także więc z naszej strony, czyli tak, tak? Dziwna sprawa to jest z tą platformą, proszę pana, a nie ze mną. No, rozumiem, że panu nie pasuje, panu nie odpowiada, że tam kiedyś była taka opcja, żeby dołączyć kartę kredytową, tak, ale no nawet nie mówiłem no, panu, proszę że pana, pan... żeby jak była opcja dołączenia karty kredytowej przodu i tyłu z wszystkimi danymi, proszę pana, to jest kuriozum, to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest zezwalanie
na kradzież, zezwalanie na oszustwa, to już z daleka widać, że tu będzie robiony jakiś wał. Nikt normalny nie przekaże drugiej osobie, obcej tym bardziej, danych swojej karty kredytowej. A wy żeście wymagali tego do potwierdzenia tożsamości. No proszę pana, to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Jeśli jesteście szanującą się firmą, nie powinniście nawet myśleć o robieniu takich rzeczy. Ale wie pan, to jak pan mówi, się na platformę. Normalnie, tak? Ja bym też ze swojej strony, no nigdy w życiu nie podawałem z karty, tak, z przodu i z tyłu, bo to jest tak jak pan mówi, tak. No dobrze, ale mieliście. Właśnie to nie. Ale mieliście możliwość. Mieliście możliwość weryfikacji przez właśnie takie coś na swojej platformie. Ja się pytam dlaczego? Kto wpadł na taki kurwa pomysł? No, powiem panu tak, że nie wiem, tego panu do końca nie powiem, tak, ale wiem na 100%, że to nie jest wymagane. Także więc i mówiłam to panu już wcześniej, tak? Tak, tak, dobrze. Proszę pana, nie dogadamy się. Niestety. Nie dowiadałem się, no rozumiem, że panu nie pasuje, że panu nie odpowiada, także więc no nie ma żadnego problemu, czyli tak. Także więc to jest pana decyzja, to jest normalnie, sobie tutaj zaznaczam, że temat nie jest aktualny. Oczywiście nie jest aktualny, proszę wykasować dane i tyle. Rozumiem, a tak naprawdę proszę zorientować, czy miał pan jakiś zamiar współpracować, czy nie? Proszę pana, miałem zamiar. Ale jak zobaczyłem tą platformę, którą widziałem już wcześniej, i zobaczyłem te same po prostu błędy, to już mi się odechciało, proszę pana. Rozumiem. Czyli pan oglądał wiesz, jakieś platformy takie, tak? Coś takiego podobnego i tam też była taka opcja, żeby dodać kartę kredytową? Może tak. Nie wykluczam takiej opcji, takiej możliwości. Może tak, czy pan nie pamięta? Może tak, proszę pana. Rozumiem. Coś na zasadzie, wie pan. A, bo dobra, nie będę mówił, nie. Pozwolę sobie to zachować w tajemnicy. Dobra, rozumiem, panie Macieju. Dobra, to czyli na tym już jest koniec, tak? No więcej już nie jestem w stanie panu pomóc, także więc sobie tutaj zaznaczam, że temat pana nie jest aktualny. No i z naszej spółki do pana, więc nikt nie odzwoni do 100%. Dobrze, proszę pana, zobaczymy. Już nie jedni się zarzekali, proszę pana. W moim przypadku, tak, że nie odzwonią, no, a trobią ja kurwy cały czas. Także, rozumiem, sobie tutaj zaznaczam, także więc na spokojnie może pan nie przyjmować się odnośnie tego tematu. Dobra. Dziękuję bardzo za rozmowę. W takim razie, dobra, wszystkiego najlepszego i do widzenia. Dzięki, nara.